Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run. W poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, miałem bardzo trudnego przeciwnika, te wyścigi i w ogóle pojedynki nabierają coraz większego tempa i pod koniec gry myślę, że będzie masakra. Zapraszam serdecznie. Kontynuujmy przygodę z Need for Speed The Run. Naszym Gallardo, w moim Gallardo, ale spokojnie, ja ten samochód za chwilkę zmienię, bo właśnie odblokowałem coś nowego w serii wyzwań. Serię wyzwań będę robił poza odcinkami i spróbuję odblokować tam jak najlepsze fury. Może zrobię jakiś odcinek taki bonusowy, gdzie właśnie będę robił jakieś wyzwanie i odblokowywał kolejne samochody. Ale na razie skupmy się na fabule. Jak te Gallardo pędzi, jaki to jest wspaniały samochód. W ogóle wygląda niesamowicie. Zaraz mi się tutaj draft napełni, tak jest, napełnił się 320 km na godzinę na liczniku. Co to za skrót, zobaczmy. W ogóle pojechałem, nie wiem gdzie, o kurde, jaki skok. Wow! To, że nie było samochodu jakiegoś przede mną. O, wiecie, one się tak lubią pojawiać, jak słusznie zauważyliście w ostatnim odcinku, gdzie się pojawiają dosłownie pode mną. Okej, dzisiaj chyba znowu będę miał zdarte gardło od tego tutaj krzyczenia i w ogóle opowiadania o tym, co się dzieje na ekranie, grając tą grę. O kurde. No dobra, gdzie jest mój RTX? Jest tutaj. Proszę was uprzejmie, czy jeszcze coś odblokowałem? Tak, odblokowałem coś tam jeszcze. Tego nie. A gdzie jest ten Nissan śmieszny? Jego nie mogę teraz wziąć, ale lipa. Dobra, no to bierzemy RTX-a w takim razie. Ja jeszcze chyba odblokowałem sobie Suprę. Wow, jak on brzmi. Okej, wyprzedzają mnie tu patałachy. Wow. Kurde, a gdzie my jedziemy? Na jakiś most, słuchajcie. Wow, świetny ten RTX. Tutaj w prawym... w prawej części ekranu widać rekomendacje autologu, kto osiągnął jaki czas. Akurat teraz spróbuję tutaj pokonać Tomasiego w jego najlepszym odcinku na tym odcinku. Znaczy w jego najlepszym czasie na tym odcinku. O, tak powinno być. A ja się tutaj skupiam na jeździe i gadam głupoty 3x3. O, staram się komentować to co się tu dzieje, ale naprawdę czasem ciężko ogarnąć tą sytuację. Wow. Okej, i tutaj mamy już, przede mną jest Audi V10. Próbujemy tu dogonić. Mój RTX wygląda naprawdę bardzo ładnie i brzmi też w miarę okej. O, co to już koniec? God damn it. Ach! Niedobrze, niedobrze, no co tak słabo? No to nie może być koniec. Jaka lipa. Ej, słuchajcie, jaka lipa. Nie, ja muszę tym RTX-em jeździć, nie ma bata. Okej, ponowiłem ten odcinek. Zmieniłem samochód znowu na RTX-a. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Teraz musimy tutaj wygrać, bo jak nie wygramy, to będzie lipa, proszę państwa, będzie lipa. Jedź, kurde! God damn it. Cholera, widzę, że bez Gallardo się tutaj nie obejdzie. Nie mogę zmienić na tego RTX-a, jeździ mi się nim jakoś gorzej. Udało mi się zostawić w tyle wszystkich moich przeciwników, ale oni mają dar do ganiania i muszę tutaj i tak trzymać tempo. Poza tym mam do pokonania czas znajomego i mam nadzieję, że uda mi się wszystko pozaliczać ładnie. Gonią mnie tam mędy, cholera jasna. Ale Gallardo jest, kurczę, over the top, man! On jest szybsze niż te, kurde, wszystkie RTX-y, Porsche'awki i tak dalej. Ja widzę, że ja wygram ten odcinek. Juhu! Jechałem na pierwszej pozycji znowu w mistrzowskim Gallardo. Trochę je porysowałem, ale... co tam?
Może następnym razem uda mi się zmienić w końcu samochód. Ale nie wiem, bo kurczę, naprawdę dobrze mi się jeździ w tym wozie. Cholera. Okej, co tym razem? Zobaczcie, jakie to jest fajne, nawet jeśli mamy wybrany ten samochód, który mamy wybrany, to po prostu widać go tutaj w powiększeniu, prawda? I ten kokpit tak w miarę właśnie z tego Lamborghini. Fajnie to wszystko tutaj właśnie wygląda. Daje fajny tutaj smaczek i klimat. Tutaj jakiś typek. Aha, to ten wkurzony Aston Martin 177. Rozwalił mi szybki i co teraz? Będzie mi wiało po oczach? Jakieś patałachy mnie wyprzedziły, ale ja się tak łatwo nie poddaję. To jest... Zobaczcie, mam wybite te szyby, co nie? To jest Gallardo Valentino Balboni. Dojeżdżamy już do jakiegoś mieścia. Śródmieścia, miasta, ale nie pamiętam jakiego. Chicago? Co my tu mamy? Nissan R35. Dobra, zostawiamy ich z tyłu. Skrót! Cholera, coś lipny taki, ten skrót. Okej, zgubiony gościu. Ten skrót chyba też będzie lipny, sobie go odpuszczę. Wyjeżdża z niego właśnie mój przeciwnik nowy. 52 numer. I ponownie, to nie jest Kamasutra. To jest jakiś... To jest BMW 1M. Pojedziemy chyba pod prąd teraz. Nie, to jest... Zdaje się autostrada. Zobaczymy, co tutaj się stanie, jak pojadę. Jest troszeczkę krócej chyba, wiecie? Nie, no tam już po lewo się nie będę pchał. Okej, i co tym razem mamy do pokonania? Miura? Nie. R8. Na razie ich o koleś. Kurde, ale tego Gallardo naprawdę jest szybkie. Znaczy ono jest i tak przystosowane do tych wszystkich samochodów, z jakimi się ścigamy, wiecie? O kurde, ale mnie wyprzedziła ta R8. Zobaczcie, jak pruje. I draft. Pięknie. 3, 2, 1. Załatwione. Co my tu mamy następnego? Kurde, jakiś podrasowany nieźle Camaro. Wow. O cholera, cholera. Ej. Autobus. Uwaga na autobus. Kurczę, łapię te pobocze, ono mnie ściąga na prawo. Wy tego nie widzicie, ale ja czuję. I trzeba uważać, żeby się nie rozwalić. I to już chyba koniec tego fragmentu drogi. Tak jest. Udało mi się nadrobić straty, które wywołał ten gościu. O, koleś, mało co nie zginąłeś od spluwy, a teraz się cieszysz, że... co? No właśnie. Przydałaby się jakaś nowa walka i przydałyby się... I przydałyby się nowe samochody. Okej, co teraz tutaj mamy? Tak trochę undergroundowo, co? Moje Gallardo kontra 177. Chyba czeka nas wyczekiwany długo od dawna pojedynek, gdzie musimy dać popalić temu Astonowi Martinowi. No nic, zobaczymy, co się będzie działo. Ależ wypruł do przodu, cholera. Skubany dziad. Ale to jest Gallardo. Gallardo naprawdę dobrze mi idzie. Ja pierdziele. Samochody jakieś stały na poboczu, nawet nie wiedziałem, że tak blisko będę nich jechał. Ale dobra, mam jeszcze powrót. Możemy sobie wrócić do tego miejsca. Zobaczcie, jakie on ma przyspieszenie. Skubany dziad. Dobra, teraz pojadę po zewnętrznej nitce. Świetnie. Okej, i znowu. Aj!
Kurde, co tu się dzieje? Mogłem trochę skrótem pojechać. Ale ja wiem, że ten Aston Martin mi nie odpuści. Cholera. Ja dziękuję, ależ tutaj trzeba ostro hamować. Co ja muszę zrobić? What the fuck? O kurde, to będzie chyba jakaś akcja. Cholera jasna. Okej, okay, spierdzielamy po schodkach i teraz musimy się skupiać na tym, co się będzie działo. To oznacza też, że będziemy zmieniać sobie samochód. Ale co dokładnie, to zobaczymy. Goni mnie jakaś mafia. Okej, okay, szybko naciskamy, naciskamy, naciskamy i Y. O kurde. Ja pierdzielę, ja bym sobie już 16 razy te nogi złamał. Ja dziękuję. Szybko, 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 lucek! Się lecimy. A oczywiście wiedział, że tu jest daszek i blacha. I oczywiście tu wiedział, że jest... O! Zgon. Urwałem sobie łapy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Y. I... Hop, 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 hop. Jest! Złapałem się. I co teraz? I do kosza. Oczywiście kosz to oznacza zawsze miękkie lądowanie. No ciekawe. Oh shit. Ej, grę, X! Co teraz, X? Co teraz? Co teraz? A teraz jedziemy sobie samochodem Carbon Motors. Czy Ford? Nie, to jest Ford, kurde, czemu ja... Ja myślałem, że to Carbon Motors jakiś. Jak to się włącza syreny? Nie wiem. Dobra, mniejsza. Tu nie mamy nitra zamontowanego, niestety. Więc trzeba się... Znaczy musimy po prostu sobie poradzić z tym, co mamy, tak? Czyli samochód i umiejętność draftowania. Wow! Okej, okej. Chyba trochę ten samochód zniszczę. Szkoda, że już nie ma... tego tutaj... metra nade mną, czyli jak to się nazywa. W każdym razie tych takich torów. Gdzie bym mógł się schować. Okej, jest fragment tunelu. Cholera jasna. Mamy tutaj cywilny śmigłowiec, który strzela do ruchu ulicznego po prostu. Tak mówi ten koleś w radiu, a to oznacza, że goni nas na 100% mafia. I to jest już bezwzględna gonitwa. Zobaczcie, jak oślepia nas koleś. Kurde. No, musimy sobie tutaj jakoś dać radę. Okej, i co teraz? Mamy jakąś blokadę drogową. No, co jest? Czemu taka jakaś dziwna cutscenka? Dobra, róbmy może slalomy, co? Okej, i co teraz? Chodźmy teraz tutaj. Ja pierdzielę, co się dzieje. Wow. Ale zobaczcie, jak ten samochód wygląda już w ogóle. Od tych pocisków chyba, czy coś, nie wiem. Co teraz? Już myślałem, że będą nas gonić jeszcze te porszawki dwie. W sensie te SUVy, wiecie, o co chodzi, nie? Nie może nas namierzyć, widzicie? Kurde, tak to się robi. Świetnie. O! Co on robi? No i tu chyba będę bezpieczny, tak? Czy nie? Ten samochód naprawdę już jest zrujnowany. O, fucking shit! Znowu nas atakują ludzie. I okej. Okay. Ja bym czegoś jakiego nie przeżył, ale wiecie. To jest gościu ze stali. On nie ma głowy, on ma puszkę po piwie. Whatever. Co za beton. No, chcę to pominąć, nie mogę. A może nie chcę. Dobra, zobaczymy, czy go przejedzie tym razem. Patrz. A, muszę się wydostać. O! Okej, okay, co mam zrobić? A.
Okej. Chyba się wydostałem. Znaczy nie, samochód sobie leży, a teraz gościu chyba zobaczy, że jedzie na niego pociąg. Wow, świetnie, mój kolega. Co teraz? I teraz chodźmy sobie poszukać tutaj wyjścia. Co? What? Nie, tu. Co? Nie, co? Jak? Nie, what? Hell no! God damn it! Okej, no i powtórka. Tutaj już wiemy, co trzeba zrobić. Jest, świetnie. I teraz tak, trzeba wybić gdzieś szybę. Którą szybą możemy się wydostać? Czy to tutaj? Chwila. No, gościu, rozglądaj się, bo nie mam czasu. Ach. Wiesz co? Nie, rozwal podłogę po prostu. Tak, tu najlepiej. No, ach. Już, dobra, wiem, że tu nie możesz. Tutaj chodź. God damn it. Uda ci się, dawaj. Jest! Wspaniale. Miałem 3 próby. Wow. Ukończono, i co teraz? Jestem goły i wesoły, nie mam samochodu, nawet policyjnego złoma. I muszę sobie znaleźć nową brykę. Niezły bajzel, co? Okej. I sobie gdzieś biegniemy. Co ma być przede mną? Jakiś nowy wóz. No, jest! Audi! Nie ma żadnego wycofywania. Tak jest, kasa jest ważniejsza. Co tam stoi? Aż mnie przeszły ciarki po plecach. A co? Ej, samo mi wybrało. What the fuck? No i rozpoczynamy nowy obszar gry. Chicago bodajże, tak? Będziemy sobie... Nie, Kraina Jezior. Czyli wyjeżdżamy z Chicago, czy wyjeżdżamy, czy co robimy, czy uciekamy? Kto to wie? Dobra, wybrałem chyba jakiś samochód. Chyba to jest Audi Quattro. Nie jestem pewny. Okej, no tak jak myślałem. Audi Quattro, a miałem do wyboru Audi R8 V10. No okej, ale w każdym razie to jest i tak już szybszy wóz niż te, które miałem poprzednio, więc prędkość, no gra nabierze na pewno jeszcze większej dynamiki niż to było do tej pory. Forda GT musiałbym sobie w wyzwaniach tutaj odblokować. Niestety ich jeszcze nie robiłem. Okej. No te Audi Quattro nie jest wcale takie złe. One jest już jakoś tam podrasowane. Świetnie. Co ja tutaj przed sobą blokę do cholery? Że tak iskry szły. Wow. Policja nas chyba goni tutaj, bo coś słyszałem, że się wydziela. Dobra. Przede mną jest Miura. Mam ogólnie jeszcze jednego przeciwnika. To właśnie ta Miura jest do pokonania. Trzeba ją dogonić jak najszybciej, bo nie wiadomo, kiedy się ten odcinek skończy. Okej. Wow. Mamy tutaj Forda GT. Jest i policja. I oczywiście policja kogo goni? Tylko i wyłącznie mnie. No, zajebiście. Dobra, tu jest skrót. Policja oczywiście sobie tutaj stoi i czeka na mnie. I tutaj. Zauważyliście, że to jest ta sama lokacja co poprzednio? Przed całą tą akcją ze skokami i tak dalej? No... Nie jest to zbyt fajne. Ale jest. Dobra, i tu jest chyba już koniec. Tak jest. Mam Audi Quattro zamiast Audi R8 V10, ale spokojnie, ja sobie na ten samochód oczywiście zmienię w przyszłych odcinkach. Tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną.
Zapraszam Was ponownie do Need for Speed The Run. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Cześć.